Dzień dobry, chciałem tylko zwrócić uwagę na to, że poprawiłem ten rysunek. Znajdziecie go na stronie, do którego link też podam w komunikacie. No mianowicie oczywiście jak zbliżamy pałeczkę naładowaną dodatnio, to te ładunki ujemne, gwóźdź i to, co jest na gwoździu i te listki są elektrycznie obojętne, ale są z metalu. I w metalu elektrony mogą się przemieszczać, więc jeżeli zbliżamy pałeczkę naładowaną dodatnio, to ona przyciąga elektrony, które gromadzą się w pobliżu główki gwoździa, no i pozostawia za sobą ładunki dodatnie, tak? Bo te ładunki dodatnie jakby no, przemieszczać się nie mogą, ale elektrony, które powodowały, że cały ten gwóźdź był elektrycznie obojętny, one skupiły się teraz tutaj w jednym miejscu. No i też na jedną rzecz chcę zwrócić uwagę, dość istotną, na której nie zwracałem uwagi i to pewnie był błąd. Mianowicie gwóźdź jest elektrycznie obojętny, więc przy elektryzowaniu przez indukcję taki sam ładunek ujemny zbiera się w tym miejscu, w jaki pozostaje dodatni w tym miejscu, tylko przeciwnego znaku. Tak, żeby nikt mi nie napisał, że tych ładunków tu jest na przykład więcej albo tych ładunków tu jest więcej. Nie. Liczbowo one są dokładnie takie same, tylko że mają przeciwne znaki. No, w odróżnieniu od sytuacji, kiedy dotknę tą pałeczką gwoździa, no bo teraz będzie tak, że część ładunków ujemnych spłynie na pałeczkę i zobojętni ładunki dodatnie, które się na niej znajdowały. I w rezultacie cały gwóźdź i też te listki elektroskopu będą naładowane dodatnio i będą oczywiście rozchylone. A tu błąd także polegał na tym, że jakoś przegapiłem i te listki na poprzedniej wersji tego rysunku były nierozchylone, a teraz są rozchylone. Dodałem też te naładowane dodatnio, znaczy ładunki dodatnie tutaj na dole.